dialog był pełny przewag z dwóch, a życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Z taką pompą zagrała w Skokach Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. A właśnie na pompy insulinowe dla kobiet ciężarnych z cukrzycą i nowoczesny sprzęt do ratowania życia wcześniaków zbierano pieniądze podczas 20. finału akcji. Trzyletni Błażej, któremu lekarze musieli usunąć nerkę, korzystał w szpitalu z pomp infuzyjnych kupionych przez orkiestrę. Dzisiaj opróżniliśmy syna skarbonkę nawet specjalnie na ten cel, więc generalnie wszystkie drobne, które tam mieliśmy, poszły na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I warto, bo naprawdę widać w szpitalach, bo my nawet z synem też w szpitalu byliśmy i też był leczony sprzętem z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także naprawdę warto. Dlatego każdy, komu nie jest obojętny los chorych dzieci, dzieli się z orkiestrą swoim talentem. Lub pomysłem, tak jak Artur Glapa, który wraz z żoną zrobił furorę własnoręcznie skręcanymi balonikami. Datki zasiliły puszkę córki, wolontariuszki. Po raz kolejny z roku na rok gramy w siatkówkę właśnie na ten cel. W tym roku z żoną właśnie stwierdziliśmy, że pomożemy jeszcze bardziej. Mamy sposób po prostu, jak widać, przyjęło się to, także pomagamy. Czeka na światełko do nieba, bo to jest chyba najfajniejsze z tego wszystkiego, ale też tak jest fajnie prowadzone tutaj ogólnie wszystko. No i myślę, że to jest dobrze zorganizowane. Najbardziej mi się podobał zespół Metrum, bo interesuje się ogólnie tańcem i bardzo mi się tutaj podoba. W ogóle wszystko jest dobrze zorganizowane i spędzam miło tutaj czas. Można pomóc wyzdrowieć, doprowadzić do zdrowia dziecko, a jeżeli można uratować życie, no to warto robić to, co robimy. Dobrze się bawię, jestem zadowolona, przyjechałam z wnuczką, jestem bardzo zadowolona. Warto przyjść i warto wziąć w tym udział. Najbardziej podobały mi się występy taneczne, teraz widzę, że będą pokazy barmańskie, więc też może być ciekawe. Super, że organizują takie akcje i powinno być nawet częściej niż jeden raz w roku. Choć ten pokaz mógł przyprawiać o zawrót głowy, to nie było w nim ani promila alkoholu. O zachowanie trzeźwego umysłu dbała bowiem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wystarczyło założyć alkogogle, by przekonać się, co dla kierowcy może oznaczać 0,6 promila.
promujemy wśród kierowców trzeźwość. Uczymy też dzieci bezpieczeństwa na drodze, ponieważ mamy przygotowane gadżety dla dzieci. Od blaski do plecaków w kształcie serduszek, takich orkiestrowych, kamizelek. Mamy przygotowane też od blaski na ręce, tak żeby dzieci były zawsze na drogach widoczne. No i dorośli również. Oprócz tego mnóstwo ulotek edukacyjnych dotyczących promocji zdrowego stylu życia. Problem trzeźwości kierowców jest takim problemem drażliwym, więc nie każdy ma odwagę przyjść. Za to wstydu nie mogły sobie przynieść gminne sołectwa i jak co roku dostarczyły blachy pełne pysznych wypieków, które nie dość, że posilały, to jeszcze zasilały orkiestrową puszkę. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale jesteśmy zadowolone. Każde sołectwo miało swoją powinność upieczenia. My także włożyliśmy jeden placek wkład, smalec i ogórki. Można zjeść wszystko, za małe pieniążki, od złotówki do 3 zł. Przywieźliśmy ze sobą sernik drożdżowy, tradycyjny placek, kruszańce. Najbardziej schodzą serniki, niestety chyba jest najlepszy placek. No i kiełbasa, kiełbasa idzie z grilla bardzo, no i grochówka. Nie zabrakło też fantów przekazywanych na licytację przez licznych sponsorów. Było ich tak dużo, że tylko połowa była licytowana publicznie. Jest to voucher do Kaskader Parku, Parku Linowego w Kobylnicy. Do tego dwa, moim zdaniem, świetne kubki. No i karnet do Wągrowieckiego Akwaparku. Warto naprawdę przyjechać, być z nami, warto te pieniądze przeznaczyć, bo to jest bardzo szczytny cel i bardzo dużo sprzętu można za te pieniądze kupić, naprawdę. Druga połowa była zbywana w bardziej kameralnych warunkach, bez rozgłosu, ale nie mniej skutecznie. To są te fanty, są od tych samych sponsorów, od których są fanty, które są w głównej licytacji, ponieważ fantów, tylu ofiarodawców było, że gdybyśmy chcieli licytację taką robić generalnie publiczną, to by orkiestra musiała grać co najmniej 2 dni. Tutaj pan, tak? Zapraszamy do Skarbonki, pana Godnosz. Do tej pory było 41 licytacji i zebraliśmy 4450 zł. Lot paralotnią, tajemniczy kuferek od podskoków czy piłka z podpisami piłkarzy poznańskiego Lecha okazały się największymi hitami licytacji. W skokach gramy po raz dziesiąty, zatem skoki jawią się nam pod czerwonym serduszkiem. Po raz dziesiąty poruszyliśmy serca skoczan, wągrowczan, sąsiednich gmin, a więc mieszkańców gminy Mieścisko, którzy też grają już z nami od wielu, wielu lat. Serdecznie dziękujemy wam, drodzy sponsorzy, drodzy wolontariusze, wszyscy ludzie, wszyscy, którzy macie otwarte serca. Nie walczymy o rekordy. One są, ale chcemy grać jak najlepiej, jak najrzetelniej i włączyć do wspólnego zagrania jak największą ilość osób. Pięknie się przy tym bawić, tego jednego dnia zrobić coś dla kogoś, czyli nieść pomoc, być potrzebnym. W sumie skoki wrzuciły w tym roku do orkiestrowej puszki grubo ponad 21 tysięcy złotych. To kolejny rekord.
punkt 20 na skotskim niebie rozbłysło tradycyjne już światełko do nieba. I tak 20. jubileuszowy finał orkiestry przeszedł do historii.